Witam na kanale od żony. Dzisiaj jestem na spuszczony ze smyczy. Żona mnie puściła ze znajomym do knajpy i ogólnie na bilarda pograć. Teraz siedzimy w restauracji w knajpie. Jak masz razem? To do jutra. Teraz sobie pijemy po piwku, a o godzinie 22:30 idziemy na bilarda na 2 godziny. Kurczę, to było piękne uderzenie. Powiem ci, udało ci się. Widoki super. Jesteśmy na 5. piętrze wieżowca. To jest same centrum Katowic na rynku. Super miejsce, polecam. I się opłaca ogólnie, bo nie jest jakoś drogo. Więc będziemy z tym panem grać. Dobra, masz ty baj? Teraz ja wbiję. Trzymaj, Mariuszku. I patrz jak się to robi, nie? No, Taciu. Weź sobie tą czerwoną. No na dwa palce, o tak. Tak się trzyma. I mam tam rzucić? Tak, rzucaj. Czekaj, teraz. Aż byś to widział? No. Tam jak Freestone. No, więc jest nowy dzień, jest godzina 4 nad ranem, wracam z Katowic, w sumie już jestem w Chełmie Śląskim, przyjechałem autobusem, było fajnie, Mariusz dwa przystanki przede mną wysiadał, pograliśmy w bilarda, w kręgle, miło spędzony czas, no i teraz mam nadzieję, że mi żona otworzy drzwi do domu, bo no będę dzwonił, może być ciężko, żebym się dodzwonił, ale w sumie jest ciepło na dworze, jak nie otworzy, to pójdę na huśtawkę. Nie no, tak na poważnie, pada deszcz, pogoda nie jest zbyt fajna, od godziny, nie wiem, 22:00 burza była w Katowicach, no ale my byli w tej knajpie, więc nie padało. Widzieliśmy tylko, jak błyskało się, no i od 22:00 pada deszcz, tak leciutko, więc no mam nadzieję, że mi żona otworzy drzwi. Witam. Jedziemy z remisiem do Gródka na Jaworzno. Tak, do parku. Miło spędzić czas. Może jakieś, nie wiem, podejrzewam, że jakieś filmy na pewno będę nagrywał. Co jeszcze? No, żona z córką pojechali dzisiaj na wycieczkę komunijną do Krakowa. I nie wiem, o której wrócą. No. Tam, gdzie duży balon był, tak, w Krakowie. Tam pojechali. A ja dzisiaj z remisiem miło spędzimy wspólnie czas. Ale piękna woda. No. Nie będziemy ich karmić, bo nie wiem, czy to jest zdrowe. No, jest za dużo wody, żeby tam wejść. Idziemy dalej? Nie przejedziesz po tym. Nie idź tam. Będziesz mokry.
A ja nie mam ubranka dla ciebie do przebrania. Ale widzę. Widzisz? A, jestem lecz. Jako patem. No, musisz uważać. No, tak stromo z górki, co? Chodź, idziemy ostrożnie. Tu są rybki. I możesz rzucić rybką. Zjadły? Zjadły? Jeszcze raz? Thank you.